Cześć! Dzisiaj razem z SII przygotowałem dla Was materiał o współpracy z tak dużym klientem jak Puma. Jeżeli interesuje Was, jak ewoluowała taka współpraca, jak wyglądają metodyki pracy z takim klientem oraz jakie narzędzia i technologie są wykorzystywane, to jest to materiał dla Was. Zapraszam. Przypominam, że jak to w przypadku wielu moich materiałów, macie to jako wpis na blogu, link znajdziecie w opisie tego filmu lub teraz jako wideocast z takim moim dodatkowym komentarzem, jak tam wolicie. Możecie sobie sami przeczytać lub posłuchać mojego gadania z komentarzem. Chodzi tutaj o współpracę SII z dużym klientem, z Pumą. Do wykonania był system zarządzania cyklem życia produktów sportowych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak wyglądała taka współpraca, jak ewoluowała taka współpraca z dużym klientem, trochę też o technologiach, o tym systemie trochę, no to jest to coś dla Was. Zaczniemy od ewolucji metodyki pracy. Jak wyglądała ewolucja metodyki pracy? SII rozpoczęło swoją współpracę z Pumą na początku roku 2014. I pierwszy projekt był realizowany jeszcze 100% waterfallowo. Jest taka metodyka pracy, ten waterfall, w której na początku mamy wymagania, spisujemy sobie, jakie są wymagania, design, jak będzie wyglądała przyszła architektura i tak dalej, implementujemy to, weryfikujemy i przechodzimy do maintenance, czyli do utrzymania projektu, produktu. I taki tradycyjny model czasami się sprawdza, na początku współpracy się to sprawdziło, ale z czasem zaczęto przechodzić na metodyki zwinne, by lepiej mierzyć powtarzalność wykonywanej pracy i dokładnie planować kolejne kroki. Po pewnym czasie wykrystalizował się taki główny współczynnik, o którym firma dyskutuje z klientem. Jest to stosunek procentowy zaplanowanych zadań, popularnych ticketów, tasków, do tych faktycznie dowiezionych, do tych skończonych. Co z tego, że zaplanujemy sobie, że w pewnej iteracji, powiedzmy 2 tygodnie, jak to typowo w Scrumie, zrobimy tyle i tyle, wszyscy są zadowoleni, że o tyle zostanie zrobione, a później faktycznie okazuje się, że zrobiliśmy połowę tego i po co komu taka estymacja, że teraz mamy ileś tam sprintów 2-tygodniowych i zrobimy tyle i tyle, jeżeli nijak ma się to do rzeczywistości. Dlatego dążę się do tego, by usprawnić estymację pracy, planowanie pracy i zbudować powtarzalny proces, w którym faktycznie ten stosunek procentowy tego, co zostało zaplanowane, do tego, co faktycznie jest dowiezione, był jak najlepszy. I tutaj należy zwrócić uwagę, że nie jest to, ten współczynnik nie jest, by klient wykorzystywał to jako key, który może poganiać wykonawcę. Chodzi o tą korzyść, którą daje realne planowanie dostarczania funkcjonalności, by klient mógł sobie planować, że teraz w tylu iteracjach, mając taki realny współczynnik zaplanowania do faktycznego dowiezienia feature'a, że możemy realnie coś planować i mieć z tego konkretne korzyści. W przypadku wielu zwinnych metodyk pracy przewija się coś takiego, że nie jest stosowany 100% książkowy Scrum czy tam inna metodyka pracy. Tutaj rzucił nawet Suhara, że jest książkowo zaimplementowany Scrumem, jest jak z Yetim. Podobno istnieje, ale nigdy go nie widział albo nie dostarczy wiarygodnego nagrania, że jednak jest w książce w takim sterylnym środowisku inaczej niż współpracy z realnym klientem. Inaczej też jest, jeżeli robicie własny produkt z własną wizją, a inaczej, jeżeli dla klienta stosujecie daną metodykę, to jest taki dość szeroki temat. I w tym projekcie zastosowano te elementy tej metodologii, które się sprawdziły, czyli wspomniane powtarzalne i mierzalne iteracje. Tutaj ta podstawowa różnica waterfall, czyli od ustalenia tak ma być do zrobimy, zweryfikujemy i później utrzymujemy. I zwinne metodyki, gdzie mamy wiele mniejszych iteracji, które w tych iteracjach ciągle planujemy, budujemy, testujemy i analizujemy, co jest potrzebne dalej, czyli to się sprawdziło. Powtarzalne, mierzalne iteracje, w których dbamy o ten współczynnik zaplanowania do dowiezienia, by zwyczajnie realnie planować, a nie tutaj obiecywać czegoś nierealnego, co nie zostanie tak dowiezione, czyli powtarzalna, mierzalna iteracja, która faktycznie dowodzi, jest stosunek procentowy, ten tutaj, o którym już wspominałem 5 razy, jest jak najlepszy. I nie jest to 100% podręcznikowy Scrum w przypadku tego projektu. Jest tak dlatego, ponieważ no nie jest to środowisko sterylne, jest to współpraca z klientem, która wymusza kompromisy. Czasami trzeba było przerwać sprint ze względu na zmiany wymagań w zaplanowanych zadaniach. Pamiętajmy, że trochę inaczej jest, jeżeli robimy własny produkt, jak się mówi in-house, a inaczej jest dla klienta w jakiejś innej metodyce. Pamiętajmy, że metodyka to jest narzędzie, które ma nam służyć, a nie my mamy służyć metodyce, czyli musimy się dostosować, trochę czasami nagiąć pewne reguły,
Często jest to pewna ideologia, w którym kierunku ma ta praca iść, nie zawsze musi to być w 100%, tak jak jest w książce opisane. Odsyłam w tym miejscu również do mojego starszego wpisu o organizacji pracy w Scrumie, organizacji pracy, czyli Scrum w praktyce, taki starszy materiał na moim blogu, gdzie dzieliłem się moimi doświadczeniami związanymi ze Scrumem, znowu takimi praktycznymi doświadczeniami, jak to faktycznie było, jaki odłam tej metodologii był wykorzystywany, a nie jak to jest opisywane w książkach. Miałem chyba dwa wpisy o tym, jedne organizacji pracy, czyli moje doświadczenie ze Scrumem w praktyce, i był drugi wpis jeszcze o poszczególnych rolach w Scrumie, czyli tak od strony praktycznej, nie 100% książkowej. Możecie sobie poczytać w innych materiałach na moim blogu, również to macie w wpisie. Teraz co do samego systemu, który był rozwijany. Produktem końcowym była aplikacja webowa wspierająca zarządzanie cyklem życia produktu, czyli od pomysłu produktu, poprzez wszystkie stadia rozwoju, po przygotowaniu go do wejścia na rynek i późniejsze zarządzanie produktem. Aplikacja miała zastąpić stare rozwiązanie typu FAT Client, czyli takiego klienta zazwyczaj desktopowego, który tam łączy się z serwerem i tak dalej. Miało zostać zastąpione czymś lżejszym, czyli aplikacją webową. I projekt był nie lada wyzwaniem, ponieważ zespół inżynierów SEE podjął się zadania, by w 9 miesięcy dostarczyć ten produkt na podstawie kilkunastostronicowej prezentacji PowerPointowej, w której informacji o samej aplikacji było niewiele, czyli taki model waterfallowy nie miał prawa się sprawdzić, ponieważ nie było tych wymagań, nie były podane na tacy, jak to ma wyglądać, czyli trzeba było przejść na coś bardziej agile'owego, na zwinną metodykę pracy, w której coś robimy, sprawdzamy jak to się sprawdza, uczymy się na podstawie tego doświadczenia i znowu dalej coś robimy, czyli ta metodyka wielu mniejszych iteracji, w której zawsze planujemy i robimy coś. Po terminowym dowiezieniu pierwszego projektu współpraca oczywiście się rozwinęła. Aktualnie zespół pracujący z Pumą rozrósł się do ponad 50 osób i taki zespół był oczywiście za duży, więc podzielono go na mniejsze, z których każdy ma swojego product ownera. Istnieje również współdzielony zespół QA. W tym zespole mamy zarówno kompetencje manualne, jak i automatyczne. Zarządza tym test lead. Dodatkowo z boku zawsze jest ktoś pełniący rolę łączącą trochę Scrum Mastera i Single Point of Contact w przypadku takich spraw o wyższej ogólności niż realizacja konkretnych zadań projektowych. Na co dzień z klientem komunikują się product ownerzy. By usprawnić taką współpracę, cyklicznie organizowane są warsztaty, na których spotykają się kluczowe osoby poszczególnych zespołów z przedstawicielami klienta. Na takich warsztatach mają miejsce burze mózgów i omawiane są plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o narzędzia, by tym wszystkim zarządzać, tym całym procesem. Do spisywania wymagań używana jest popularna i znana Jira oraz Confluence, a do komunikacji wykorzystywany jest Slack oraz Skype for Business. Przejdźmy teraz do technologii wykorzystywanych przez programistów w przypadku pracy nad takim produktem, do web serwisu wykorzystywane jest tutaj czyste EJB. Jeżeli chodzi o bazę danych, to jest to baza danych IBM DB2 wersji 11. Ciężar logiczno-biznesowy jest przerzucony na stronę javową, do zapisu danych wykorzystywany jest Hibernate, natomiast zapytania SQL pobierające dane są wysyłane przez JDBC jako natywne zapytania, co w teorii ma być szybsze od Hibernate'a. Jeżeli chodzi o IDE, projekt początkowo został rozpoczęty w Eclipse, ale obecnie migruje się na IntelliJ, więc pewnie większość współczesnych Java developerów byłaby zadowolonych. Jeżeli chodzi o najważniejsze biblioteki, klient nie chce się uzależnić od zbyt wielu zewnętrznych bibliotek, jeżeli nie jest naprawdę konieczne, czyli stosowane są głównie podstawowe rzeczy jak Xbin, JSR, Log4j i JUnit. W tej aplikacji potrzebujemy również coś do generowania raportów. Tutaj do prostych eksportów wykorzystywany jest plugin Vadina Excel Exporter. Do bardziej skomplikowanych zrzutów używany jest Jasper Reports. Z Jasperem też miałem kiedyś doświadczenia, pamiętam chyba w mojej pierwszej pracy. Co do frontendu aplikacji, tu wykorzystywany jest Vadin, aktualnie wersji 7, niebawem przechodzą na 8. Czyli Vadin generuje cały frontend z kodu pisanego w Javie. W przypadku testowania nie ma żadnych niespodzianek. Testy jednostkowe pisane są z wykorzystywaniem JUnit i Mockito. Do najważniejszych narzędzi testerów należą TestRail, Selenium, JMeter, Postman, Fiddler, SOAP UI, Chrome DevTools oraz Docker, który jest wykorzystywany zarówno do testów, jak i developmentu. Jeżeli chodzi o Continuous Integration, to wykorzystywany jest tutaj Jenkins plus Maven i całość domyka niezastąpiony Git jako system kontroli wersji, czyli widzicie, jeżeli chcielibyście pracować w takiej firmie, to tutaj mniej więcej widzicie, jakich technologii się spodziewać, co warto znać. Na zakończenie, najważniejsze wnioski z pracy z dużym klientem. Praca przy tak dużych projektach uczy cierpliwości. Jeśli nie tworzymy własnego produktu, który jest niejako kupowany z półki, to trzeba liczyć się z tym, że wchodzi się do organizacji,
która ma swoje zdefiniowane struktury i procesy biznesowe. Czasami są one o różnym stopniu dojrzałości i tyczy się to również procesu wytwarzania oprogramowania, który często jest daleki od optymalnego, no zwłaszcza w organizacji, której główna działalność nie odbywa się na polu wytwarzania oprogramowania, tylko robią coś innego. Z klientem, z którym współpracujemy, należy się dotrzeć, usprawnić istniejące procesy i pracować nad wdrażaniem lepszych praktyk i do tego niezbędna jest cierpliwość. Nie wszystko z podręczników i szkoleń da się od razu przełożyć na realia danej organizacji, albo jest to niewarte ceny, którą należy za to zapłacić. Ilość zmiennych i złożoność projektu i współpracy z daną organizacją sprawia, że wprowadzenie zmian jest często dużo wolniejsze niż oczekiwaliśmy i tu należy uzbroić się w cierpliwość, by się dotrzeć, usprawnić proces. Zdarza się również, że niektórzy są tak skupieni na metodykach i frameworkach, że prawie całą swoją uwagę skupiają na ich implementacji i zapomina się wtedy o sednie projektu, który ma być właściwie realizowany. Czyli pamiętajmy o tym, by skupić się na tym, by dostarczyć coś, a nie w 100% skupiać się na metodykach i frameworkach, by zachować to tak, jak to było opisane w podręczniku. Czyli to, co wynosi się z projektów, które SII realizuje dla Pumy, to to, że trzeba stale pracować nad procesem. Należy go stale usprawniać i uzbroić się w dużo cierpliwości, bo u większości klientów jest to proces długotrwały. I to już wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że Wam się podobało i mam nadzieję, że Wam się to przyda w przyszłości. Może ktoś z Was założy własny software house i również będzie współpracował z tak dużym klientem jak Puma czy z jakąś firmą ubezpieczeniową i będziecie dla nich wdrażać rozwiązania, będziecie pomagać im rozwijać ich produkty. Większość tych informacji jest bardzo uniwersalnych. Wiadomo, że te informacje o technologiach to się szybko zmienia, ale te wnioski związane z pracą nad procesem, wchodzeniem w jakąś organizację, z organizacją pracy przez odpowiednie metodologie pracy. Myślę, że to są rzeczy uniwersalne i to się tak szybko nie zmieni. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś jest niejasne z tego materiału albo chcielibyście coś więcej dopytać, to zostawcie pytania w komentarzach, postaram się dopytać moją osobę kontaktową od SII i na takie pytania w komentarzach sukcesywnie odpowiadać. Dziękuję Wam za Waszą uwagę i do następnego. Cześć!